Witajcie! Trochę deszczowa pogoda dzisiaj, niedziela rano. Kaczki pływają, tutaj taka fajna rzeczka, nie wiem, jakaś taka ciekawa. Dosyć płytka, nie sądzę, żeby tu jakieś ryby były, ale kto wie. Kurczę, deszcz pada, kamera cała mokra, zaraz będzie. Schowam się. Słuchajcie, a propos. Dzisiaj filmik taki inny, ponieważ mocny... nie wiem, jak to właściwie powiedzieć. Duży wpływ na tą decyzję, którą w tej chwili podjąłem, miało odejście pana Adolfa. I powiem wam tak, oprócz tego, czym się zajmuję głównie jako pasją, to rolnictwo, wiecie o tym. A tu w Niemczech siedzę tylko dlatego, żeby na tą pasję zarobić, na te maszyny, które mi są potrzebne. Nie jest już tego dużo, bo zostało kilka maszyn i jak już je kupię, to na pewno zrezygnuję z pracy w Niemczech. Ale druga rzecz, która mnie skłoniła do troszeczkę nieco zmiany tego, czym się zajmuję, to nie osobiście, ale poznałem innego pozytywnego prepersa, Dziki Preppers. Z kanału właśnie Dziki Preppers. Świetnie prowadzi filmy, wiedza, chęci, zaangażowanie. To wszystko to sprowokowało mnie do tego, że jednak chcę robić to samo. Także zabawa zaczyna się w Preppersa. Jak widzieliście na kilku moich ostatnich filmach, ja może nie bardzo tego świadomy byłem, że zacząłem kupować sobie właśnie takie spodnie Moro. O, zobaczcie, nawet teraz. Tu po Niemcach chodzę w takich rzeczach. Na pole też w spodniach Moro. Kurtkę Moro wojskową kupiłem. I tak po prostu człowiek może nie bardzo świadomie, ale w tą stronę szedł. I teraz sobie zdałem sprawę, że to jest to, co chcę robić. Także co wam mogę powiedzieć, jak to będzie wyglądało? Oczywiście rolnictwo ekologiczne zostaje jako numer jeden, bezdyskusyjnie. Także do tego dążę. Także doceniam wszystkich, którzy mi naprawdę bardzo dobrze radzicie i chcecie jak najlepiej, ja to widzę i szanuję i bardzo się cieszę, że takie komentarze mam pod filmami. Natomiast moi drodzy, ja nie będę używał chemii. Absolutnie z daleka się od tego trzymam i jako najgorszą truciznę to traktuję. I nie tyle, że sobie bym tego nie chciał absolutnie wpuścić do jedzenia, ani tym bardziej do ziemi, którą oglądałem tyle razy i widziałem, że ona żyje. Tam jest mnóstwo naprawdę żywych organizmów w tej ziemi i nie trzeba ich szukać, one po prostu są. Więc nie zdecyduję się na wytrucie tego wszystkiego, to jest raz. Dwa, nie wyobrażam sobie, żeby taką żywność móc produkować i ją potem komuś sprzedać. Nie, po prostu to nie chodzi o to u mnie. Jeżeli ktoś ode mnie będzie chciał kupić jako od rolnika z moich płodów rolnych, to na pewno to będą czyste, ekologiczne warzywa, owoce, czy też, kto wie, może i zboża, bo o zbożach też myślę. Ale oprócz tego, słuchajcie, otacza nas naprawdę piękna przyroda i to z tą przyrodą będę chciał się bliżej zapoznać i przy okazji was zapoznać również. W jaki sposób to będzie wyglądało? Otóż nawet przy takim trawniczku jak tutaj mamy całą masę różnorodnych roślin, które ja w tej chwili nie wiem, bo tu widzę tylko tak, mniszek lekarski, pokrzywa, to to wam będę opowiadał o tym, jak to stosować, na co to stosować, bo to są normalne zioła, to są dary natury i z tego musimy korzystać, bo to jest dla nas. To jest dla nas po prostu i to nam będzie służyć. Także to wam, o tym będę wam opowiadał i w tym momencie zrobię to po to, żeby niejako i kontynuować dzieło pana Adolfa i w ten sposób tymi filmami dotyczącymi roślin, ziół i przetworów jeszcze, słuchajcie, bo mam książki takie z XIX wieku z przepisami, starymi polskimi przepisami i te przepisy będę w miarę możliwości stosował, pokazywał wam składniki. Nie wiem, czy wyjdzie coś z gotowania akurat, bo trudno mi powiedzieć, czy to mi się uda zrobić, ale na pewno, jeśli nie samo gotowanie, to będę wam podawał przepisy i sposoby przygotowania. Także to taki,
taki mój hołd dla pana Adolfa i tego, co dla nas wszystkich zrobił, czego nauczył, do czego nas zapalił swoją wiedzą, niesamowitą, ogromną wiedzą i szczerym sercem po prostu, które na co dzień mogliśmy w jego filmach oglądać, widzieć, pokazywał nam to wszystko, w jaki sposób, co robić, bo ten człowiek po prostu dbał o nas w ten sposób, jak umiał, dbał i to wziąłem sobie bardzo mocno do serca i to wszystko chcę w tym kierunku kontynuować. Oczywiście nie wiem, jak się sytuacja podąży, co będzie, czy ten kanał się będzie jeszcze rozwijał w innym kierunku, ale na pewno to, co mogę wam zapewnić ze swojej strony, to rolnictwo ekologiczne z certyfikatem, bo ubiegam się o certyfikat i na pewno w tym roku nie, ale w przyszłym roku już będę go miał, bo na tym mi bardzo zależy. I oczywiście uprawy ekologiczne, stare odmiany różnych, czy to warzyw, czy to owoców, krzewów i tak dalej, to będę wam o tym wszystkim opowiadał w miarę możliwości. Sam szukam tego, spędziłem kilka lat, żeby odnaleźć, słuchajcie, starą odmianę jabłoni. Z dzieciństwa pamiętam, że te jabłka były naprawdę wyśmienite, wspaniałe, twarde, słodkie, pyszne. Także i z tego były znakomite kompoty i można było jeść te jabłka prosto z drzewa, obojętnie jak to chciał, do ciasta, do wszystkiego, po prostu to były rewelacje. I te odmiany, o tych odmianach wam opowiem i nie tylko o odmianach jabłek, ale wszystko, co będę wiedział, będę się uczył na bieżąco. Mam trochę książek o ziół, też właśnie dzięki panu Adolfowi nakupowałem tych książek i wszystkiego. To wam będę mówił, co należy kupować, co warto mieć w domu. Bo sam cały czas to studiuję, szukam i patrzę, w jaki sposób się zabezpieczyć na wypadek czegokolwiek. Śmieją się niektórzy, ci, którzy właśnie starają się o różne pozwolenia, na co ci jakieś tam pozwolenie, a mówi, no to odpowiedź pada zawsze jedna, na wypadek ataku zombie. To wszystko, no po prostu nie wiadomo co, nie będziemy szukali, zastanawiali się, ale lepiej być przygotowanym na jakąś ewentualność, niż być zaskoczonym i nie wiedzieć, co robić. Także to jest zdecydowanie, ja w ten sposób do tego podchodzę, że lepiej na przykład mieć, załóżmy, siekierę do rąbania drzewa i nigdy jej nie użyć, niż mieć potrzebę jej użycia i jej nie mieć. Także w ten sposób takie podejście wydaje mi się bardzo zdrowe, tym bardziej, że słuchajcie, świat, jaki nas otacza, się staje coraz gorszy, on jest wręcz nie do zniesienia, robią nam sieczkę z mózgu i tyle. I to, co po prostu wciskają nam w tych telewizorach, w tymi reklamami i tak dalej, to jest po prostu jeden wielki koszmar. I ja się z tym absolutnie nie identyfikuję i chcę po prostu, żeby ten świat był normalny. Tak, tak, dokładnie, żeby ten świat był normalny. Zobaczcie na dzieci. Internet, smartfon. Tam się nic nie dzieje. Oni siedzą razem na ławkach, słuchajcie, i każdy z nich, zamiast rozmawiać ze sobą, bawić się, nie wiem, grać w coś, cokolwiek, tak jak my to robiliśmy, kiedy byliśmy dziećmi, to oni wszyscy siedzą, każde wpatrzone w swój telefon i stuka do kogoś tam, puka i tak dalej i w ten sposób rozmawia z kimś, kto jest, nie wiem, 10 tysięcy kilometrów od niego, zamiast docenić to, że ktoś koło niego siedzi. I tu się należy integrować, rozmawiać, bawić, grać, nie wiem, co tam jeszcze tylko. Także to nie jest, ten świat nie idzie w tą stronę. Słuchajcie, polecam wam film Dzikiego Preppersa pod tytułem, tam, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, bo nie zapisałem sobie, ale ściągnąłem ten film, to jest film o Królestwie Słowian. Ściągnijcie sobie ten film, jest świetny, dużo rzeczy możecie się dowiedzieć. Facet naprawdę zadziałał potężnie i za to wielki szacunek. I w tym kierunku, tym, którym jest bliska sprawa i jako prepersów i tego, żeby się zabezpieczyć i z tego, żeby żyć w normalnym świecie, to ten film będzie właśnie dla was. A tu z mojej strony początek tego mojego hołdu dla pana Adolfa.
w tym kierunku idę, oprócz rolnictwa, tak jak Wam powiedziałem. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że uda mi się go dzisiaj wrzucić. I tyle. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.